się testem dwóch okularów. Uvex Super G oraz Uvex Gravity Zero. Najpierw przeprowadzimy test wagowy. Uvex Super G. Teraz zważymy Uvexa Gravity Zero. Dwa razy więcej waży, ale nadal to jest niska waga. Teraz sprawdzimy grubość tych okularów. Najpierw Super G, Uvex Super G. 1,2 mm. To jest w najgrubszym miejscu. Teraz Uvex Gravity Zero. 2,6 mm. Dla porównania zobaczymy, jaka jest grubość szybek Boli X800 oryginalnych. Ok, teraz przejdziemy do testu. Najpierw przepanujemy replikę, żebyśmy wiedzieli, z jaką siłą będziemy strzelali do okularów. Gdzie dostały okulary kulką, widać, spróbuję je przetrzeć. Dalej ślad pozostał? Jest. Jest. Tylko się wgięły. A z drugiej strony, z tyłu? Wygląda na to, że w ogóle żadnego pęknięcia nie ma, tak? Nie, nie wbiły. Idealnie. Z przyłożenia. Ok, teraz dokonamy testu przyłożenia bezpośrednio do lufy. Postaramy się strzelać w to samo miejsce, w które było wcześniej, gdzie był wystrzelony pocisk. Ok. Się Iwo Gravity Zero. To sama odległość mniej więcej. Przestawię się, bo dostaję rykoszetami. Dawaj. Dobra. Ta warstwa nie odkształca, w ogóle nie widać. A weź zobacz tamte. Czy coś czuć pod palcem? Tak. Czuć wybrzuszenie drugie. A, czyli w środku czuć wybrzuszenie. Jednak różnica grubości jest. Zobaczymy teraz, jak
przebijalnością zwykłej zakrętki do słoika. Mniej więcej jaka tam może być grubość? 0,4 mm stalowa blacha. Okej. A weź to samo. No to wystarczyło dwa razy strzelić w to samo miejsce, tak? No to chyba są dosyć mocne rzeczy. Na okularach, według informacji, jedne i drugie okulary mają te same parametry, same klasy. No, tu w tych okularach jest to mało wyraźne, ale gwarantuję, że znajduje się identycznie ten sam opis, co na tych okularach. Mimo tego, że grubość tych okularów jest inna, ale wytrzymałość jest taka sama, według klasy.